Państwu. Otwieram obrady 13. sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest nas. List obecności stwierdzam, że jest nas 14 radnych, jeden jest nieobecny, ale jeszcze to potwierdzimy poprzez głosowanie. Jest 14 radnych, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocną obrady sesji nadzwyczajnej i podejmować stosowne uchwały. Witam serdecznie na obradach dzisiejszej sesji pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Witam serdecznie panią skarbnik, panią Martę Klajszmit. Witam was koleżanki i koledzy radni. Miło mi, że w okresie wakacyjnym przybyliśmy na sesję nadzwyczajną. Witam panią Kamilę, witam pana Krzysztofa. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany program sesji nadzwyczajnej. Sesja nadzwyczajna jest wolna na wniosek pana burmistrza, dlatego też mimo okresu wakacyjnego musimy podjąć niektóre projekty uchwał, niektóre uchwały, dlatego też mimo wakacji powinniśmy nad tymi projektami uchwał popracować na dzisiejszej sesji. Dzisiejszą sesję poprzedziły obrady komisji, zarówno Komisji Socjalnej, Rodziny i Zdrowia, jak również Komisji Budżetowej, która zajmowała się tymi projektami uchwał, które będą rozpatrywane na dzisiejszej sesji. Pan burmistrz szeroko omówił na poszczególnych komisjach i pani skarbnik wszystkie te sprawy dotyczące projektu uchwały dotyczące budżetu, jak również projektu uchwały dotyczących sieci szkół publicznych. Dlatego też przystępujemy już do rozpatrywania projektu uchwały. Projekt uchwały nr 13 przez 102/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na lata 2019. Czy są pytania do pana burmistrza dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Bardzo poproszę panią przewodniczącą, pana przewodniczącego Komisji Budżetowej i Infrastruktury o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje uchwałę nr 13 na 102/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok oraz uchwałę nr 13 na 102/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 102. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę, nie było głosów przeciwnych, również nie było głosów wstrzymujących. Projekt uchwały nr 13 przez 103/2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Nie ma pytań do pana burmistrza, nie widzę. Szanownych radnych, nie ma zapytań. Opinię pan przewodniczący Komisji Infrastruktury Budżetowej również podał. Przystępujemy do głosowania. Kto za podjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 13 omawiany przez 102/2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Taką uchwałę musimy podjąć w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym.
Proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury o opinię. Panie burmistrzu, szanowni państwo, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje uchwałę nr 13/104/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Polanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę głosować. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Bez głosów przeciwnych, jak również bez głosów wstrzymujących się. Szanowni radni, panie burmistrzu, w ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad 13 sesji. Bardzo serdecznie dziękuję panu burmistrzowi. Dziękuję serdecznie pani skarbnik. Dziękuję koleżankom i kolegom radnym. Dziękuję obsłudze pani Kamili i pani przewodniczącej. Obrady 13 sesji uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo.